Wyjeżdżając za granicę, trzeba pamiętać, aby nasze dzieci posiadały dokumenty tożsamości. Ich rodzaj wiąże się z krajem, do którego chcemy pojechać na wycieczkę. Jeżeli znajduje się on w Unii Europejskiej, potrzebny będzie dowód osobisty. W przypadku dowodu osobistego zapraszamy do Urzędu Miasta Jelenia Góra i bądź też do każdego innego urzędu na terenie kraju w tej chwili w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. W przypadku dzieci do trzeciego roku życia konieczne jest złożenie przez rodzica dokumentów o wydaniu dowodu osobistego. Będzie to wniosek plus zdjęcie, które obecnie zostało określone nowymi przepisami. Troszkę się to zmieniło od marca, bowiem to zdjęcie ma być teraz już na wprost wykonane, a nie tak jak w poprzednich dowodach osobistych z boku. Jeszcze jest ważną, istotną sprawą, aby pamiętać, że po odbiór dowodu osobistego powinien pojawić się rodzic, który wniosek składa. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli jedziemy do kraju niezrzeszonego układem z Schengen. Wtedy naszemu dziecku, tak jak nam, niezbędny będzie paszport. Aby otrzymać paszport, należy w organie paszportowym złożyć wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, jedną kolorową fotografię, która spełnia wymogi biometrii i dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Opłatę do korzystania dla klientów mamy, jeżeli chodzi o opłaty internetowe, komputer z drukarką, więc można na miejscu. W urzędzie nie ma kasy, ale można dokonać w agencji opłat na poczcie. To już w zależności, jak klient tutaj chce. Zarówno na dowód osobisty dla dziecka, jak i na paszport będziemy musieli poczekać około miesiąca.